Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Holm i witam was w kolejnym odcinku Schowanego. Słuchajcie, dzisiaj nietypowo, ponieważ dzisiaj robimy maraton. Ostatnio dosyć słabo mnie z filmami, także postanowiłem, że dzisiaj zrobię maraton. Mam przygotowane 3 filmy i po wbiciu pod tym filmem 2000 łapek od razu wlatuje kolejny chowany. Także jeżeli chcecie oczywiście, to zachęcam. Dodatkowo bardzo ważna sprawa. Założyłem fanpage na Facebooku, na którego was oczywiście zapraszam. Po wbiciu 2000 lajków na tym właśnie fanpage'u udostępnię konkurs. Jaki konkurs, zobaczycie sami. Dodatkowo to nie wszystko, ponieważ jeżeli wbijemy tam 2000 lajków, to potem co 1000 lajków będę organizował kolejny konkurs. Także serdecznie was zapraszam, wbijamy jak najwięcej lajków. I to chyba tyle, co miałem powiedzieć. Dobra, słuchajcie, wziąłem kolejnych widzów dzisiaj do gierki. Możecie się przywitać, jak chcecie. Hej. O, przywitali. Cześć. Się. O, elegancko. Także na chwilę obecną ich wyciszę. No i co, jesteśmy na golfowym gniazdku. Standardowo dostaną minutę, żeby się schować, także możecie się schować właśnie teraz. Okej, okay. Postanowiłem, że zrobię maraton. Wydaje mi się, że to naprawdę fajna sprawa. Dajcie znać, co sądzicie o tym w komentarzu. Jeżeli chcielibyście oczywiście więcej w przyszłości, dajcie również znać. O tak, dajcie znać. Zacząłem szukać 50.05, czyli kończę szukać 49.05 również. Okej, okay, super. Mam Galila, żeby ich zabić w razie co. Czytając również wasze komentarze, doszedłem do wniosku, że chcecie 3 miejscówki w jednym odcinku, a nie jedną. Także oczywiście zastosuję się do tego. Dziękuję za wszystkie komentarze, które właśnie były na ten temat. Zastosujemy się do tego i tak właśnie to zrobimy. Mają jeszcze 20 sekund równe. Także ja sobie wypiję potkę i idziemy ich szukać. Golfowe gniazdko jest dosyć spore. Także mam nadzieję, że że znajdę ich dosyć szybko, ponieważ jest to dosyć duża miejscówka. I może nie są jakimiś bogami chowania, bo jak będą, to kurde odcinek będzie trwał z 50 minut, naprawdę. Dobra, 3 sekundy, 2, 1, szukam. Okej, okay, lecimy. Na początku, czy generalnie powiem tak, powiedziałem im, żeby nie chodzili po prostu gdzieś dalej, na przykład tutaj za tym drzewem, żeby nie chodzili ani tak w krzakach, żeby troszeczkę właśnie było łatwiej, tylko właśnie w domkach, na domkach i tak ogólnie okolice całego golfowego, a nie poza nim. Także mam nadzieję, że się chłopaki dostosowali. No i co, i szukamy. Tutaj na pewno ich nie było, ponieważ tutaj było ammo. Zawsze jak ktoś gdzieś jest, to zabiera ammo. I to jest naprawdę dobry trop, żeby kogoś znaleźć. Dobra, sprawdzimy domek, do którego zawsze idę jak ląduję. Powiem wam szczerze, że naprawdę to jest mój ulubiony domek i jeszcze mamy pompkę. Ale tutaj najwidoczniej też chyba nikogo nie było. Bo są itemy. A moi widzowie bardzo, ale to bardzo lubią te itemy zbierać, także niestety, ale sami się tym kurde bardzo często wydajecie. Dobra, mamy pierwszą osobę, okej, mamy pierwszą osobę, fajnie. Tylko przejdźmy dalej, czy tu jeszcze kogoś może nie ma? Może na dachu ktoś jest? On pewnie myśli, o, przebieg debil, nie widział mnie, a tu bum, cyk, cyk. Witam serdecznie. Także pierwsza osoba, no niestety odpada i zostały nam jeszcze dwie. No dobra. Także zrobimy sobie takie kółko wokół całego tego golfowego gniazdka. No i co? No i może nie będzie tak źle, bo mówicie w sumie na live'ach, nie tylko na live'ach, że jestem ślepy. Także ja wam pokażę, że jestem ślepy, ale nie aż tak jak myślicie, tak? Okej? Okay? No i git. Dobra. Tu między krzakami jeszcze muszę poszukać. Bo tu między krzakami też ktoś może siedzieć, to jest bardzo fajna kryjówka, bo no, rzadko to się patrzy, nie? W ogóle na golfowym jest mnóstwo fajnych kryjówek. Ale nie będziemy kurde tutaj działać pochopnie, tylko sobie pójdziemy, słuchajcie, na spokojnie, dookoła. Wszystko posprawdzamy elegancko. Tutaj troszeczkę oszukałem, mam wrażenie, znaczy nie tyle co oszukałem, a po prostu stałem tam. I jestem pewien, że tutaj nikogo nie ma ze względu na fakt, że nie słyszałem drzwiczków. Drzwiczków? Wow, dziwne słowo. Otwieranych. Dlatego wydaje mi się, że tutaj może nikogo nie być, aczkolwiek woda jest bardzo często uczęszczanym miejscem i mamy drugą osobę. Ej, wow, właśnie ten róg tutaj to jest mega uczęszczane miejsce. Druga osoba, ja tutaj się martwiłem, że naprawdę, że będę ich długo szukał, a patrzcie, a tu chyba będzie szybciej niż myślałem. O, czekajcie, on udaje chyba, że nas nie słyszy. O, patrzcie. On chyba nie chce mieć tej świadomości po prostu, że go znaleźliśmy, prawda? Halo, ziomek! Pomacham mu aż. Gdzie mam machanie? Tu jest. Cześć! No, także mamy drugą osobę i został nam już tylko i wyłącznie jeden. Ulala, to może być szybsze niż myślałem.
Ten krzak? No nie, ten krzak nie. Dobra, to wychodzi na to, że ostatnia osoba może być albo w tym domku, albo na parkingu, albo na basenie. W sumie więcej miejscówek tutaj nie ma. Także to są ostatnie miejscówki. I... beczusia! Czemu w grze, w grze normalnej takich nie znajduje itemów? Serio. Przekonajmy się, gdzie może być. Tu kolejna skrzynka. Może tutaj? Nie. Okej. Okay. Bardzo często jest tak, że znajduję dwie osoby i ostatnią osobę szukam godzinę, także jeszcze nie mówię nic, jakby zawczas, że już jakby szybko poszło, bo możliwe, że teraz się troszeczkę jakby to będzie ciągnąć. Może tutaj, na stołówce. Stołówce? No stołówka, mogę chyba tak powiedzieć. W kuchni nie ma. W ogóle było ognisko, także niemożliwe, że tu ktoś był, bo by podnieśli na pewno. Tutaj, w tych pokoikach jeszcze możliwe, że ktoś będzie. Tu czysto. Ulala, czyżby kurde. No dobra, czyli było prościej niż myślałem, aczkolwiek wygrał XD Frytka. Halo? Chcesz coś powiedzieć jako zwycięzca? Jej, wygrałem. Jej, wygrałeś. XD. Dobra, słuchajcie, także XD Frytka jest zwycięzcą na pierwszej... O, serduszko mi wysłał, czekajcie, też mu odeślę. Jest zwycięzcą na pierwszej mapie, a my przenosimy się w tym momencie na drugą. Nowa miejscówka, na której jeszcze nigdy nie robiliśmy chowanego, a jest to Dusty Diner, czyli wypasione hangary. Nie, no, tak to się nie nazywa, ale jeszcze nigdy tu nie szukałem, także macie minutę od teraz, żeby się schować, lecicie. Postarajcie się tym razem, żeby troszeczkę było ciężej. Wyciszę ich w tym momencie. Okej, okej, wygrane tam oczywiście już kozaczy. No i cóż, słuchajcie. Jeszcze raz wam przypomnę, po wbiciu 2000 lajków na tym filmie od razu wlatuje kolejny film z maratonu chowanego, także zapraszam was oczywiście do dobicia. Jestem pewien, że wam się uda, naprawdę, to jest dla was nic, wy jesteście kozaki, także wy dobijecie o wiele więcej. No ale potem oczywiście troszeczkę ten próg podniesiemy, spokojnie, to nie będzie tak łatwo. Tak samo z Facebookiem. Z Facebookiem wbijajcie, link macie w opisie, w pierwszej linijce opisu. Wbijajcie, lajkujemy i co 1000 lajków, oczywiście zaczynając od 2000, będę robił konkurs na jakiś sprzęt gamingowy, na jakieś V-dolce i tak dalej, w zależności od tego, co będziecie chcieli. Zacznę je szukać 40-25, żeby było jakby fair, bo zacząłem szukać chyba 41-29, także dam im tutaj 5 sekund więcej dosłownie, żeby... No żeby mieli, nie? Żeby mieli, kurde bele, co ja im będę czas przyjść zabierał. Okej, okay, szukam. Lecimy. Jeszcze nigdy tu nie szukałem, więc może być tutaj ciężej niż na golfowym. Nie tyle co tu nie szukałem, a dosłownie dwa razy w życiu tutaj wylądowałem, więc to jest naprawdę... to jest troszeczkę minus dla mnie, ale okej, okay, na parkingu ich nie ma, parking mały, także na parkingu spoko. Nie wiem, czy tutaj na herbatę da się wejść. To jest herbata, to jest kawa. Jo, to jest kawa. Dobra, ale tu nikogo nie ma, tak czy siak. Tutaj między drzewkami też nie ma, spoko. No nie wiem, nie znam tej miejscówki kompletnie, to jest dla mnie mega minus. To jest naprawdę mega minus, ale tu na dole ktoś chyba będzie. Tu jest, kurde, zbyt podejrzanie, żeby tu nikogo nie było, naprawdę. Tutaj? Nie ma, ale tu bardzo fajna krywka. Bardzo fajna krywka tutaj, swoją drogą. Kurde, ale tu się pozmieniało. Ej, właśnie, bo tu było wejście do tego. O, ja pierdziele. No, to sobie przynajmniej nową miejscówkę pooglądam, nie? Przynajmniej sobie nową miejscówkę pooglądam. Zastanawiam się, jak zacząć tutaj, bo... Kurde, tu też wejść na dół, to też genialne. Ej, ta miejscówka jest super. Ta miejscówka jest super do chowanego. Tu jest tyle miejsc, żeby się skampić, że masakra. Dobra, zaczniemy najpierw od początku, tutaj na tym poziomie zaczniemy poszukać, bo miejscówka jest swoją drogą i tak spora. Pod schodami nie ma. Nie wiem, w ogóle nawet mi się podoba ta miejscówka, powiem szczerze. Choć, dajcie znać, czy woleliście stare hangary, czy właśnie Dusty Diner. Halo? Co to miało być? Witam. Witam zwycięzcę. To jest wygrany poprzedniego... poprzedniej matki. Ulej, miałeś itemów. O, chłopie. Słuchajcie, bombę sobie weźmiemy. Także mamy pierwszą osobę. Fajnie, fajnie. To był właśnie wygrany poprzedniej mapy. Tym razem mu się nie udało niestety. No ale kurde, no albo się wygrywa, albo się wygrywa. Co? Nie. A, dobra. Nieważne. Nieważne. To nikogo również nie ma. Czyli w tym hangarze na dole już tam raczej nikogo nie ma. Chyba, że tutaj gdzieś po bokach. Ej, tu by było fajnie. Kolejna fajna kryjówka.
To jest no, masa dobrych kryjówek i tu też jest fajna kryjówka. Jezu, ej. Macha, żeby go nie zabić. Ale niestety, stary. Czy powiem tak, propsy za kryjówkę, bo jest fajna. Ale niestety tak wyszło, tak, że już mamy zwycięzcę. Blok ekipa wygrał. I teraz musimy go znaleźć. Ale propsy, naprawdę propsy za tą kryjówkę przed chwilą pod schodami, bo była naprawdę fajna. W sumie sam bym się tam zapewne schował, jakbym się chował. Także bardzo fajnie. O nie, czep jak leży, znaczy grappling hook. Wziąłbym go jakbym mógł, ale jak go wezmę, to będzie troszeczkę oszukane, także nie będę go brał. Mamy tu kogoś? Ulala. Dobra. Czyli trzecia osoba może być dla nas wyzwaniem. Zaraz pójdę na dach, sprawdzę. Dobra, jednak nie jest wyzwaniem, mamy ją. Widziałem perfidnie nogi, jeszcze przebiegnę, żeby myślał, że go nie widzę. Ale słuchajcie. No, patrzcie. Patrzcie, jak go widać elegancko. O, witam. Witam. Witam pana. On już wie, co się święci. I cyk. Witam bardzo serdecznie. Witam zwycięzcę rundy. Coś do powiedzenia? O, chyba nie. On gra na Xboxie, dlatego może nie ma nic do powiedzenia. Ale gratuluję wygranej. I przechodzimy na trzecią, już ostatnią miejscówkę. Możliwe, że będzie rewanż. Znaczy rewanż, remis. Nie zabijaj. Jak uciekło, nie. Trzecia i zarazem ostatnia miejscówka w tym odcinku. Wybrałem sobie ten obóz ze względu na fakt, że to była pierwsza miejscówka, jaką kiedykolwiek grałem na chowanym. No, mogliście o tym... 102 metry, wow. Znaleźcie go. Dobra, macie 3 sekundy, 2, 1, chowacie się, go. Była to pierwsza miejscówka, czekajcie, przyciszę ich znowu. Była to pierwsza miejscówka ogólnie na jakimkolwiek chowanym. Pamiętam, że to było na live'ie, także dlatego postanowiłem, że teraz ją wezmę. W sumie to taki średni powód, bo w sumie mógłbym ją wtedy co odcinek brać i mówić, że była jako pierwsza. Ale tak jakoś mi się przypomniało, nie wiedziałem gdzie polecieć i więc postanowiłem, że czy mógłby tutaj nie polecieć. Okej, okay. 20 sekund minęło, mają jeszcze 40 niecałe w tym momencie. No szybko ich znalazłem przez chwilą znowu, także chyba mi dzisiaj dobrze idzie. Zazwyczaj kurde biegam, nie wiem co się dzieje, ale dzisiaj jest good, nie powiem, że nie. Dobra, także ile mają jeszcze? 23, 22, 21, 20 sekund, no dobra, niech będzie. Tylko trzymam kciuki, żeby się w sumie pochowali teraz dobrze. O, zrzut tam leży. Ta miejscówka też jest bardzo fajna do chowania się, ale to już nie w tym odcinku. I właśnie wspomniałem jeszcze wcześniej, że teraz mogą zremisować, bo jest tak, że jeden punkt i 0 punktów. Jeżeli on wygra, to będzie oznaczać to, że będą mieli remis. Dobra, szukam. Także zobaczymy, jak to będzie. Przynieśli mi granatnik. Także trochę słaba broń do szukania, bo jeżeli kogoś znajdę, to zabiję, to prawda, ale potem rozwalę połowę mapy. Więc to chyba nie jest raczej cel tego, co chcę zrobić. Przeszukam sobie na początku wokół całego płotu. Bo tu się cwaniaki bardzo często chowają. Dlatego pozwólcie, że to najpierw od tego zacznę, bo naprawdę gwarantuję wam, że ktoś będzie na zewnątrz, a ja tak zawsze robię, jak ktoś moje odcinki ogląda, to wie. Proszę nie uciekać, ty uciekinier! Wracaj tu! Wow, dwie osoby! Wow, ej, ziomek, chodź! Piłkarz, stań tutaj obok kolegi, tutaj w rogu stańcie. Egzekucja. Proszę, co to za bunt? Co to za bunt? Proszę. Ej, proszę tam stanąć. Halo. Proszę stanąć w rogu. Tutaj. Raz. Ty, buntują się. O, dostałem, dobra. Tutaj w rogu stańcie. Nie mam niestety innej broni, także... Oni to przeżyli. Dobra, to za tą akcję oszczędzę wam, ale odejdźcie jakby z dala od tej mapki, okej? Okay? Także oszczędzę wam, ja ci pomogę nawet stary. See ya. Odejdźcie po prostu z dala. O, jaki atencji, już patrzcie. O nie, idź, muszę szukać. Ej, ale właśnie o tym mówiłem, że... czyli z tego co wiem, on ogląda moje odcinki, więc dlatego się zastanawiam, czemu... czemu się tu schował? No dobra, została jedna osoba i chyba jest remis. Chyba jest remis, właśnie nie jestem pewien jakie oni mają niki, wiecie? Nie jestem pewien jakie mają niki. Zaraz się przekonamy, czy jest remis.
Czy też nie? Zaraz zobaczymy, ale chyba nie, chyba nie ma remisu. Chyba zwyciężył. No dobra, zaraz zobaczymy. Nie będę teraz gadał. Za chwilę zobaczymy. Ta runda taka trochę pacyfistyczna w sumie, może tak powiedzieć. Jest takie słowo, pacyfistyczna. Nie wiem. Ej, ależbym teraz palnął. Nie wiem, czy jest takie słowo nawet. Ale tak czy siak, nie będziemy w tej rundzie nikogo zabijać, bo nawet nie mam czym. Bo tak wyszło. Ale jak znajdę, to po prostu zobaczymy, kto jest zwycięzcą. Tu pusto. Czyli tam dwóch się schowało mega słabo, ale tu jeden najwidoczniej chyba się postarał. Także... O Jezu, to drzewo. Ej, myślałem, że ktoś tu stoi. Byłem pewien, że ktoś tu stoi, naprawdę. A to było drzewo. Wow. Najgorzej, jak się schował między tymi jakby... między tymi samochodami. To będzie najgorsze w sumie. Do znalezienia. Może ten krzak? Nie, ten krzak jest też bardzo często tutaj jakby... uczęszczany. Jakkolwiek to brzmi. O nie, to źle brzmi, ale... A, nieważne. Ale niestety właśnie dużo osób się tam chowa. Dobra, to nikogo nie ma. Ktoś coś upuścił. Słyszeliście to? Ktoś? Aha, bo tu przyszedł ziomek i rzucił mi bronię, okej. Halo, mówiłem, nie przeszkadzaj. Mówiłem, o Jezu. Dobra. Mówiłem, że nie przeszkadzać, kurde, przyszedł, bronię rzucił. Myślałem, że to właśnie tamten już upuścił, nie? Także proszę nie przeszkadzać, proszę odejść. Ej, ale naprawdę, jedna osoba się dobrze schowała. Tutaj dwóch. Nie bardzo. Ale ten naprawdę się dobrze schował. Jeszcze mam jedną w sumie... jedną miejscówę, gdzie mógł być, ale najpierw przeszukam wszystkie auta. Wszystkie auta najpierw przeszukam, tak sobie poskaczę, zobaczymy. Może gdzieś między autami jest właśnie. To jest też bardzo, ale to bardzo możliwe. A jak nie, to możliwe, że jest tutaj na daszku. Nie no, na daszku też go nie ma. Kurde bele. Wow, ej, to naprawdę? Nie wiem, czy się dobrze schował, czy po prostu ja go jakoś nie widzę wyjątkowo teraz. Ale jestem pod wrażeniem. Aha, tutaj sobie w ogóle na lotniach latają. Nudzi się chłopakom, widzę ostro. Kurde bele. Ej, naprawdę dobrze się schował chyba. Mówię chyba, bo może siedzieć też w jakimś głupim miejscu, którego ja po prostu nie widzę, bo jestem głupi. Ale chyba się dobrze schował. Może za śmietnikiem? Nie. No tu już byłem. Tu już byłem, także... Kajon może być? Nie wiem. Tutaj też byłem, prawda? Tutaj też byłem, tak. A naprawdę? Przecież ja tu byłem, ja go nie widziałem. What? Dobra, kapnął się. Dobra, mamy trzecią osobę. Jaki masz nick? Czekajcie, musimy go zabić. Blok ekipa, czyli blok ekipa wygrał. Blok ekipa, wygrałeś 2-1 tak właściwie, także gratuluję. I to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo. Przypominam oczywiście o 2000... What? O wbiciu 2000 łapek, aby ujrzeć kolejny odcinek maratonu. To by było na tyle. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i jeszcze na Facebooka. Także dzięki, na razie i cześć.